Rise of Magic. Rise of the Demon Lord. Witam Was w kolejnym odcinku z Runes of Magic. Tak jest, i lecimy tutaj z kolejnymi misjami. Teraz musimy iść do wodza ruchów, bo rytuał wyszedł, ale nie do końca tak, jak być powinien. Z tego, co tutaj zrozumiałem szamana, bo duch ognia się znowu w chaosie gdzieś tam zrobił. Było dobrze, już się tam unormował, ale znowu dar się jakiś chaos tego ducha, ale został zrobiony ryt przez tego Boga Ognia. Więc mam ten ryt dać wodzowi wodzowi rufów. Tylko muszę go znaleźć. Ale wódz rufów chyba był tam u góry, nie? Więc tak jest. On tam dalej jest. Teraz mi się przypomniało. Spogadamy sobie z wodzem. Szaman Shahis otrzymał ten ryt podczas ceremonii. Ten obraz wygląda identycznie jak ten, który dostaliśmy, kiedy wśród bogów zapanował chaos. Po połączeniu dwóch kawałków wszystko staje się jasne. Zmartwienie, troska. Oczywiście. Pomijając niecierpliwość szamana Osa Shahisa, żadnemu z bodo plemienia Rufa nie jest to opisane. Zawsze żyliśmy w zgodzie z naturą. W ciągu tych wszystkich lat zżyliśmy się z bogami. Nie możemy bezczynnie patrzeć, jak wszystko wali się w gruzy. Plemię Edut, znajdujące się pod władaniem Matki Ziemi, stało się w czasie Wielkiego Wygnania 1000 lat temu celem inwazji potworów. Dotem Ducha Ognia, otoczony z esencją Matki Ziemi, pokazał nam sceny z tamtych czasów. Wspomnienia tej krainy naszych przodków Bodo, które żyły tu 1000 lat temu. Ryt, który zdobył szaman Shahis, pasuje do tego, który znaleźliśmy, kiedy wśród bogów zapanował chaos. Możesz razem ze mną zobaczyć przeszłość, którą ukazuje nam Duch Ognia. Poprzez te wspomnienia odkryjemy przesłanie Ducha Ognia. Świetnie, i jak mam to zobaczyć? Tylko nie muszę, że znowu będę biegał. Okej, mam tutaj kilka, może coś się pojawi tu po prostu. I tak byłoby najlepiej i najprościej. O, jest coś. Dobry elf, dobry elf, dobry elf, dobry elf, dobry elf, dobry elf. He he he, he he he, dobry elf, dobry elf, he he he. Okej. I o co tutaj chodzi? Bo tak nie za bardzo zajarzyłem. Oni to spalili, czy to coś próbowali budować? Zaraz wódz coś mi powie, pewnie, więc... Taniec z elfami. A, to był taniec z elfami. To bodo tańczyli, nie elfy. I elfy też zresztą były. Hehehe, he, he, to było od elfów, a dobry elf to bodo. Tak, cywil bodo, widać. Wojskowe bodo, a nie, sami bodo były. Wojownik bodo, cywil bodo. Okej, taniec elfami. Coś takiego już dawno się nie zdarzyło. 1000 lat po wielkim wygnaniu. Bodo, elfy, ludzie. Wszyscy się zmienili. Nie znam tego elfa. Jeśli umarł, tak jak nasi przodkowie, to jak mógłby pomóc nam w walce z chaosem? A może powinniśmy odnaleźć potomków tego dobrego elfa? Nie rozumiem przesłania ducha ognia. Po raz pierwszy w życiu czuję, że moja moc jest bezużyteczna. W takich czasach zwykle powraca wędrujący wódz wioski Haas. Wydaje ci się, że kiedy wódz Rufów pomyślał o wodzu Haasów, trochę się uspokoił. Czy on jest dobrym, czy złym bodo? Z całą pewnością jest dziwnym bodo. Więcej czasu spędza poza wioską niż u boku pana jeziora. Gdyby nie szaman Tibabus, wioska Haas z pewnością byłaby o dużo gorszej sytuacji. Bodo powinni się wściekać na takiego wodza, ale oni widzą w nim cudowny bodo. Niektóre bodo tak go nazywają. Często potrafi rozwiązać nawet najgorszy kryzys. Jego zachowania jest bardzo zagadkowe. Przez niego zawsze się zastanawiam,
czy wioska naprawdę zamierza w dobrym kierunku. Na dodatek Bodo z wioski Haas bardzo dziwnie reaguje na jego widok. Inaczej tego nie można określić. Nie lubię pokładać nadziei w kimś innym, jednak tym razem mam nadzieję, że będzie w stanie po raz kolejny dokonać cudu i szybko rozwiąże nasze kłopoty. Szaman Tibabus właśnie zmusił Bodo z promienia Haas do zaproszenia szamana Shahisa, by znaleźć rozwiązanie tej sytuacji. Jesteś wybrańcem Barraka. Czy nie zechciałbyś pójść na miejsce spotkania i opowiedzieć szamanowi Tibabusowi o tym, co widziałeś? Oczywiście, że będę chciał. Bo jakby inaczej. To idziemy. Do Haasów. Prośba do Tibabusa, czyli pogadać najpierw z Tibabusem trzeba. On tam był. Cały czas czuję w gardle coś. To już chyba ta pora. Jesień, mamy jesień. To znaczy, ja mam jesień w tej chwili. Bo jakby to oglądacie, to już pewnie wiosna jest. To jest najśmieszniejsze w tym wszystkim. Aż mi się nie chce wierzyć. No ale... ale tak jest. To jest czysta prawda. Podejrzewam, że właśnie jakby oglądacie ten odcinek, to jest wiosna, a ja mam w tej chwili... Jak się tak dobrze... Tak, jesień. Jeszcze jest... Jeszcze. Dopiero. Niedawno się zaczęła w zasadzie jesień. Gdzie ja teraz biegnę? Aż się przez to wszystko pomyliłem. 9 października dzisiaj mamy. Jak to nagrywam? I pomyliłem drogi. Nie, no muszę na tą mapę popatrzeć. Po coś mi... Ale nie, no jestem na miejscu praktycznie. A prawie dobrze poszedłem. Tibabus. Randir. Szaman Shahis, wódz rufów. Wspomnienia z rytu. Poczciwy elf. Aha. Rozumiem. Choć wśród bogów zapanował chaos, przywiedzić się do nas. Jest to niejako potwierdzenie moich wcześniejszych podejrzeń. Czyli? Stabilność nigdy nie trwa długo. Energia, która niegdyś znajdowała się w stanie równowagi, teraz znów jest niestabilna. Zrywanie kontaktu z Panem Jeziora z całą pewnością nie oznacza nic dobrego, ale nie jest jeszcze tak źle, ponieważ on ciągle żyje z nami w tej samej krainie. Wielu Bodo mocno wierzy, że obecny chaos został spowodowany przez przekazanie ci Barraka. Orzeczenie Barraka. Do czasu, kiedy został przekazany tobie, nic takiego się nie stało. Nie sądzę jednak, że to właśnie jest przyczyną. Elf, którego obecność żąda Duch Ognia i Święty Barrak, który stał się częścią Wielkiej Bariery. Te dwie rzeczy. Elfy, tak jak my, zawsze darzyły naturę szacunkiem. Całkiem możliwe, że głównymi przyczynami całego tego zamieszania jest wykorzystywanie przez elfy sił natury i Wielka Bariera. Bo to nie potrafią same tego określić. Pan Jeziora kazał nam wysłuchiwać opinii innych, żeby podejmować mądre decyzje. Dołączyć do dyskusji, by odkryć przyczynę chaosu. Skłoniłem Bodo do spotkania się pod Wielką Barierą. Po wysłuchaniu ich opinii znajdź mnie w okolicy Wielkiej Bariery. Dobrze, o kurczę, ile tych opinii muszę tutaj znaleźć, ale dobra. Szaman Haasów, szaman Rufów, szaman Edut, szaman Luzanów. Ale już gadałem z szamanem. Tibabus przecież jest szamanem Haasów. Już gadałem z szamanem Haasów. Dobra, wojownik Edut i myśliwy Rufów i oczyszczacz Haasów. Wysłuchaj opinii. Tu jeszcze coś się pojawiło, ale nie wszystko widać. Kurczę, dużo tego. Ale jak tak patrzę, to wszystko jest tutaj, przy Wielkiej Barierze, więc nie będę musiał daleko biegać. To mnie cieszy. No i teraz może już w końcu
powoli kończymy, ale cii, ja nic nie mówiłem, że to już koniec. Powiecie, jak to się kończy. Szaman Edut, szaman Żanów. Okej, świetnie. Czyli tutaj mogę zacząć wypytywanie i gadanie. Szaman Rufów. O, tutaj też jest. Dobra, pogadajmy. Masz coś do powiedzenia na temat tego zaburzenia mocy? To byli zamaskowani? Obserwują nasze starania odsunięcia katastrofy, żeby uderzyć, gdy będziemy najsłabsi. Okej. Szaman Edut. Masz coś do powiedzenia na temat tego zaburzenia mocy? Otwieranie wielkiej bariery było błędem. Wszystko się zmieniło. Ziemia, którą mieliśmy chronić zgodnie z wolą starożytnych, jest zniszczona przez ludzi i elfy. Być może tak. A ty masz coś do powiedzenia? Podobno zużyli wiele materiałów do zapieczętowania wielkiej bariery, a teraz wykorzystują święte relikty, by ją otworzyć. Czy to jest właśnie przyczyną zaburzenia mocy duchów? No tak, no bo najpierw się ją pieczętowało, teraz się ją otwiera. Ale się ją otwiera w dobrym celu. Bo skoro tutaj nagi potrafią przejść, to trzeba otworzyć, żeby się przedostać na drugą stronę, nie? I po to się ją otwiera. Wojownik Edut. Co ty myślisz? To ty. Ty zabrałeś Baraka i zraniłeś pana jeziora. Oddaj Baraka. Ja go nie zabrałem, ja go dostałem, kolego. Łowca Rufów. Masz coś do powiedzenia? Idź stąd, zanim zaatakuje cię Bodo. Wojownik Luzanu. Duchy są rozgniewane, nie chcą przemawiać. Nie chcą. I szaman Hazów. Szaman Tibabus ma ciężkie życie. Gdy na miejscu nie ma wodza, musi on opiekować się wszystkimi. Zmierzył się także z tą katastrofą. Możesz pomóc? Mogę. Myśliwy jeszcze gdzieś musi być. Gdzieś zgubiłem myśliwego. U góry. O, oczyszczasz Hazów jeszcze jest, widzicie. Gdyby teraz wrócił wódz, miałby dla nas radę. Cudotwórco Bodo, nigdy nas nie zawiódł. Myśliwy. Dobra, tych Bodo jeszcze muszę gdzieś tutaj znaleźć w takim razie. Raczej gdzieś na tej ścieżce, bo z tego co widzę, wszystko jest po drodze. Więc gdzieś ta Bodo musi być, chyba że w środku, ale tam patrzyłem specjalnie. Nie widziałem, ale wejdę. Nie, nie ma tutaj. Gdzie jest myśliwy? Szaman Rufów. On na pewno gdzieś tam u góry będzie, bo nie wierzę. A zerknę, może się gada. Edut, łowców. A, wszystkich mam. Czyli może muszę pogadać po prostu z tym. Jak ma się nazywa? Tibabus, tak? Z Tibabusem może muszę pogadać i potem się misja zakończy. Aha, już się zakończyła. Teraz jest. Wcześniej nie było. Dziwne. Dobra. Przyszłość Bodo spoczywa w rękach bogów. Ci zamaskowani ludzie naprawdę spodowali straszne szkody. Płynęli na Boga Wiatru i Matkę Ziemi.
żeby plemiona Luzan i Edut zaczęły ze sobą walczyć. Jeśli prowadzenie chaosu pomiędzy bogów to także ich sprawka, to nasz wróg jest dużo silniejszy od nas. Siła 3 się sprzedała. Po połączeniu świętego Baraka z Wielką Barierą pośród bogów wdarł się chaos. Te dwie rzeczy wydarzyły się w tym samym czasie. Nikt nie wie, co tak naprawdę się stało. Być może potomkowie elfa stanowią klucz do rozwiązania zagadki. Te spekulacje pochłaniają mnóstwo czasu i wysiłku. Nie wiem, czy zdążymy. Ach, jakiś Bodo wspomniał wodza? Wódz, cudotwórca Bodo, ostatnio zniknął na jeszcze dłuższy okres niż zwykle. Właśnie ja tak coś czuję, że ten Bodo to tak nie do końca jest Bodo chyba. Szkody spowodowane przez zamaskowanych oraz związek między Wielką Barierą a Świętym Barakiem, obie teorie są prawdopodobne. Ciągle brakuje nam klucza, który pozwoliłby nam wybrać tę prawidłową. Zacznij badać Wielką Barierę. Dobry elf, który pojawił się za sprawą ducha ognia, może mieć symboliczne znaczenie. Ja natomiast razem z pozostałymi szamanami postaram się poznać wszelkie zmiany, które ostatnio zaszły w Wielkiej Barierze. Strażnicy i badacze ludzi, którzy stacjonują przy Wielkiej Barierze, powinni nam pomóc. A co do ciebie, pewne sprawy będą wymagały twojej uwagi. Powiem ci, co masz zrobić. Jak mogę pomóc? Zaraz musisz tylko... Wódz, to wódz, a jednak przyszedł. To wódz do twórca Bodo. Nadzieja powraca. O kurczę, to jednak się myliłem. Dibabus? Jak to dobrze, że pan Jeziora wskazał ci drogę do domu. Dawno cię nie widziałem. Umiesz już przemawiać jak... Jak ludzie? Gdzie? Ten dawny wódz, którego znamy. O ile Bodo pozostaną tak prości jak teraz. Dobrze powiedziane. Poczciwy elf miał rację. Pod moją nieobecność wszystkie obowiązki spadły na ciebie. Wodzu? Co mówisz? Nic. Hej, czemu wszyscy są zafrasowani? Czyż to nie wspaniale, że duchy wzięły sobie także wolne? Duchy wzięły sobie wolne. Tym razem nie było cię bardzo długo. Reakcja Bodo z naszej strony rodziny sprawiła, że zatęskniłem za domem. Ich ukrytym talentom ciągle brakuje treningu. Randir, czy to ty? Dziecko, które otrzymało akceptację Baraka. Najpierw chcę ci podziękować za wszystko, co zrobiłeś dla Bodo. Zwłaszcza za pomoc Tibabusowi. Porozmawiajmy chwilę. Bodo żyli w zgodzie z bogami przez 1000 lat. Można powiedzieć, że bez bogów Bodo nie byliby tacy sami. Wydaje się, że zanim bogowie przeszli w chaotyczny stan spoczynku, uwolnili swą energię jako ostrzeżenie. Teraz wydaje się, że pewne rzeczy, kiedy straciliśmy wsparcie boskiej mocy, to za dużo, by Bodo mogli sobie z tym poradzić. Potrzebujemy więc ciebie, nie tylko akceptacji Baraka. Ten dobry elf, którego spotkałem, też to potwierdził. Musisz coś zobaczyć. Pomoże nam to w kolejnych zadaniach. Czy Tibabus zdziwiłby się, gdyby usłyszał, że mówię tak poważnie? Czy chcesz mi coś powiedzieć? Chodź ze mną. To właśnie ta chwila, gdy wojna ma się ku końcowi. Kiedy wielka bariera została przez nich zamknięta.
oni też czymś walczyli. Nadszedł czas, Dimarka nie pozostąpiła. O, za szybko to idzie. Dobra, potem to poczytam. Na razie popatrzę sobie. Jak będę patrzył w napisy, to niewiele będę widział, co tu się dzieje. Ze sobą gadają. Okej, chodzi o Dimarkę. Powstaje bariera. Ktoś zginął. To już koniec. Pamięć została przerwana. Dobra, to teraz poczytamy. Zamknięta. Nadszedł czas. Dimarka nie postąpił jak należy. Myślałem, że Dimarka to jest jakaś część mapy, bo tak jest też. A tutaj się okazuje, że Dimarka to jest jakiś ktoś. Czyli albo elf, albo człowiek. Prawdopodobnie elf. Wygląda na to, że... Dobra, to tutaj gadają, więc odsunę się, bo to... Starożytny człowiek. Wygląda na to, że wojna wewnątrz toczy się zgodnie z najgorszymi przewidywaniami. Starożytny elf. By stworzyć barierę wewnętrzną i zewnętrzną, część kamienia natury musi współbrzmieć. Odsuń się, wypełnię wielką barierę moją siłą życiową. Antaikolon. Wasza wysokość, jeśli tak zrobisz, to elfy, które wyczerpują swą siłę natury, umierają. Antaikolon. To najszybszy sposób oraz nasza jedyna opcja w tej chwili. Napełniając ten kamień natury swą mocą, doprowadzę do zwycięstwa. To jedyny sposób na osiągnięcie długotrwałego pokoju i stabilizacji. Wasza wysokość, musisz uporać się z tą niedokończoną sprawą. Antaikolon. Jak sobie wasza wysokość życzy? Jak sobie wasza wysokość życzy? Wasza wysokość, wasza wysokość. Wasza wysokość, wasza wysokość. No i tak to właśnie było. I już wiemy, jak zginął Antaikolon, czyli król elfów. Wiesz, o czym mówię? Król elfów Antaikolon, zamiast kamienia natury, który powinien zostać dodany do wielkiej bariery, użył w jego miejsce mocy natury. Teraz, żebyśmy mogli zaatakować te wielkie obślizgłe węże z wulkanu Aotulia, wielka bariera została otwarta. Bariera wzniesiona dzięki mocy natury na niedługo upadnie. To dlatego Barak pochłonął potęgę bogów. Kiedy tylko został umieszczony w wielkiej barierze, by ją podtrzymać. Z tego powodu dziwne obrazy zaczęły pojawiać się w każdej z wiosek Bodo. Panie Jeziora, powrócę w tym ważnym momencie. Tak, z pewnością był twój sprytny plan. Haha. Kiedy opuściłem wioskę, to wcale nie wędrowałem po świecie, a podążałem za radą czcigodnego pustelnika i rozwijałem się. Czy to jest ten pustelnik, o którym ta babka mówiła? On naprawdę jest niesłychanie mądry. Nigdy w niego nie wątpiłem. Po przeżyciu z nim tylu przygód, wiem, że zwykle ma rację. Hej, wszyscy uwierzyli, że potrafisz zakończyć ten chaos. To na pewno ciekawe doświadczenie, kiedy wszyscy cię uwielbiają. Posłuchaj, co ma do powiedzenia stary Bodo. Jeśli szukasz wskazówek w mroku, idź w stronę światła. Pustelnik jest takim światłem. Pojawił się w samą porę. Zaprosił cię do siebie, więc nie zwlekaj. O kurczę, poznam pustelnika. O! Gdzieś nas przenosi. Znaczy przenosi nas do pustelnika, no bo gdzie?
grobowiec bohaterów. To też kojarzę. Ale tylko kojarzę, nie wiem. I co tu się wydarzy i co mi powie pustelnik, ale kojarzę. O, i tu jest, widzicie, Kalen. O, tej babce mówiłem, czyli jest z pustelnikiem. Okej, okay. Kim on w ogóle jest? Jest to jakiś stary, pradawny elf pewnie. Dobra, gadamy z nim. Jak sam pustelnik mnie zaprosił, a to jest najbardziej mądry elf na świecie, to trzeba z nim pogadać. Przybyłeś wcześniej niż się spodziewałem. Do momentu, w którym pustelnik się do ciebie odezwał, nie widziałeś, że to on cię zaprosił. Jest dużo młodszy niż się spodziewałeś. O kurczę, czyli jednak niepradawny. Czy masz ochotę się wycofać, stojąc w obliczu misji? Czy nie należało wykazać się większą dozą szacunku i skromności przed plątaniem się w to wydarzenie? Wiem, że masz te cechy. Bóg wiatru Bodo nigdy się nie myli. Zaprosiłem cię, bo chcę razem z tobą zakończyć chaos żywiołów, Bodo. Zgadzasz się? Zgadzam się. List pustelnik. Miło mi będzie usłyszeć twoje sugestie. Powiedz mi proszę, co robić? Rozdzielmy się. Zapamiętaj kształt tego kamienia. Udaj się na wulkan Autolia i odnajdź jego brakującą połowę. Ja zaś poszukam starożytnych istot, które zapewnią spokój duchom Bodo. Hej, co to za kamyk? Dlaczego szukasz jego drugiej połowy? To kamień natury, używany przez Antaikolona do stworzenia wielkiej bariery. Wzmocnienie bariery jego mocą przywróci równowagę żywiołów. Tak też myślałem, że to o to chodzi. Nie bardzo rozumiem, ale jeśli ma to rozwiązać ten problem, to ruszajmy. Nie martw się, Randir. Ktoś z Zielonej Wieży na pewno czeka na wieści od ciebie. Tak, zaniosę dobrą nowinę do Zielonej Wieży. Chyba muszę... Tak, tak, idź już. Masz tu zaklejony list. Weź go i zanieś Arlo Flairdowi. Gdy załatwisz wszystko w Zielonej Wieży, idź na wulkan Atolia i poszukaj kamienia natury. Suchy wiatr hulający po zboczach wulkanu powie ci, gdzie się znajdujesz. Spotkamy się na miejscu. Dobrze, od razu pójdę do Zielonej Wieży. Dotrzymam ci towarzystwa, powiedział? Już nie zauważyłem. Dobrze, no to teraz już chyba mamy wszystko. Zielona Wieża. Znaczy mamy wszystko, jeszcze musimy ten list oddać. I pogadać. Mądrości. Tak, tutaj. Arlo Flet. Mam list dla ciebie. Powrót do Zielonej Wieży. Przecież to jego wysokość święty król. Czy to list napisany jego ręką? Ręka, w której Arlo Flet trzyma list, lekko drży. Czyli ja z królem gadałem. Nawet nie wiedziałem. Ale fajnie. Antaikolon to był? Czyż on zginął, nie? Czy to jest inny król? Nie wiem, nieważne. Po tym jak Arlo Flet przeczytał list pustelnika, ostrożnie przyciska go do piersi. Już rozumiem. Wiem już, co było przyczyną chaosu żywiołów Bodo. Pamiętasz? O komodorsi zleciło ci odnalezienie kilku składników do rzucania czarów, żeby utrzymać otwarte przejście przez wielką barierę. W momencie stawiania bariery nie korzystano z tych materiałów. 1000 lat po przelaniu przez baraka mocy żywiołów do wioski Bodo powstał most, zapewniający równowagę pośród żywiołaków tego miejsca.
Barak wchłonął żywiołaki i użył ich mocy do otwarcia przejścia. W ten sposób równowaga została zachwiana. List od tamtej osoby wspominał, że obecnie w planach jest przelanie całej mocy kamienia natury w wielką barierę, żeby przywrócić jej dawny stan i dostarczyć jej mocy niezbędnej do otwarcia przejścia. Potrzebna będzie moc Minavris. Tylko ona podoła tytanicznemu zadaniu utrzymania i przelania takiej mocy. Czy możesz przekazać jej dobre wieści? Oczywiście, że mogę. Minavris, mam do ciebie super wiadomości. Ej. Co jest? Miałem jej przekazać wiadomości i nie mogę? Król wody ukończone. Ekspedycja na linii frontu ukończone. Wielka bariera. Ważne poszukiwania i... Po rozmowie z Alorfred uda się na wulkan Tolia i spotka się z... A to on może przekazał tą wiadomość, czy jak? Czy możesz przekazać jej dobre wieści? List od tamtej osoby wspominał, że obecnie w planach jest przelanie całej mocy kamienia wielkiej bariery, żeby przywrócić jej dawny stan i to, co niezbędne do przejścia. Potrzebna będzie moc Minervis. Tylko ona podała tytaniczemu zadaniu utrzymania i przelania takiej mocy. Czy możesz przekazać jej dobre wieści? Coś mi tu nie pasuje. Pokaż pozycję B na kończącego. O. Czyli na wulkan. Czyli muszę pójść na wulkan, żeby dokończyć tę misję. Dobrze, czyli faktycznie tu już mamy wszystko. Dalsza część fabuły na wulkanie. Fajnie, co? Akurat odcinek się skończył, więc dobrze się składa. Nawet bardzo. Ja zabieram, coś tu się sprzedało. Tu jest najwięcej kasiury, za to dostałem, co to było. Za talony. Na wynajęcie konia. Take all. Delete all. I świetnie. Mamy misje wykonane. Nie wiem, czy ten list jeszcze będzie potrzebny. Cudowne błoto przemiany już mi raczej nie będzie potrzebne. Wywalę to. Bo tylko zajmuję miejsce w plecaku, a potem nie będę wiedział, po co to jest. Cyk. Dobra. Sprzedamy niepotrzebne rzeczy. I wiecie, co się teraz wydarzy, nie? Teraz wydarzy się najważniejsza rzecz, na którą tyle odcinków czekaliśmy. Ale najpierw zrobię jeszcze jedną rzecz. Przy okazji wam pokażę, bo to jest istotne. Jeżeli chcecie, widzicie, ja mam tutaj drewno, więc wchodzę sobie w stolarstwo. I niewiele jestem w stanie zrobić, nie? Bo tu może wejść w drwalnictwo tak naprawdę. Podaję sionu. Zaznaczam max, klikam zrób i moja postać przerabia. Albo i nie. Co jest? Przerabia czy nie? Nie przerabia. Przerabia. No, coś mi się źle kliknęło. I w ten oto sposób trzeba przerobić każde zebrane surowce, czyli na ten zielony kolor. Nie na granatowy, bo granatowy jest jeszcze lepszą wersją tego.
ani nie fioletowy, co jest jeszcze lepszą wersją tego granatowego. Bo to jest potrzebne do wykonywania na przykład mebli, akurat w przypadku drewna i innych takich specyficznych, można powiedzieć, i przydatnych rzeczy, no, nie wiem, nawet zbroi. No bo zbroje też można zrobić, ubrania można zrobić właśnie. Można zrobić... Co jeszcze można zrobić ciekawego? Mikstury można zrobić też. I do tego są potrzebne te takie dużo, dużo bardziej lepiej przetworzone surowce. Ale żeby to wrzucić do gildii, to nie jest to potrzebne. Nam wystarczy raz przetworzyć, czyli na te płody jesionu z drewna jesionu, tak? Jak już mamy kłody, czyli te zielone, to wtedy je wrzucamy. Dlaczego? Zaraz wam pokażę. To może sobie przerwę. Jak sobie weźmiecie pod G surowce, macie tutaj, widzicie, mamy kłody jesionu. Ja bym się kalkulator jakiś może przydał. Ale weźmiemy sobie, może tak, da się to rozłożyć? Da. Przerobiłem to na drewno z powrotem, tak? Nieważne. Bez ten kalkulator będzie szybciej. Ale popatrzcie, mamy 16 kłód. Daje nam to 48. 48. Wezmę ten kalkulator. Jedna kłoda jesionu to są 3 sztuki. 3 sztuki surowca dodanego do gildii. A jak wezmę sobie z drewno jesionu, to widzicie, mam drewna 714 i 714 sztuk wpada mi jako dodane do gildii, tak? Czyli 1 za 1, a tu jest 1 za 3. Z czego, żeby zrobić kłody jesionu, są potrzebne 2 drewna jesionu, czyli za każdym razem. Jakby to wam wytłumaczyć najprościej. Z trzech. Tak? Bo to będzie tak chyba najprościej. 3 drewna jesionu po przerobieniu dają nam 4 surowce dla gildii. Czyli jest co drugi o 1 gratis, można powiedzieć w cudzysłowie. Więc dlatego bardziej nam się opłaca tutaj wrzucać bardziej przerobione surowce. Czyli te nie, zielone. Inne się bardziej nie opłaca, bo właśnie tak jest, że pozostałe surowce, w sumie to wpłacę od razu, pozostałe surowce są mniej opłacalne w rzucaniu, bo ten przelicznik jest gorszy. No i to tyle chciałem wam pokazać. To oczywiście ja to sobie będę robił gdzieś poza filmem, żeby wam tutaj nie zabierać czasu na odcinku. A ten odcinek już będziemy kończyć. Tylko jeszcze zrobię jedną rzecz. Czyli przeniesiemy się. Bo tak jak mówiłem, tu już więcej nic nie ma z ekwipunku. W zasadzie wszystko mamy ogarnięte. Więc przeniesiemy się do obozu Hafner, bo tu mam prosty transport. A tam chyba miałem transport nawet na... Ale dobra, nieważne, bo on to i tak by gdzieś daleko mnie wyniosł. Ale jesteśmy w obozie Hafner. I teraz czeka nas tutaj. Ile tutaj graczy jest, co tu się dzieje? Nie wiem, ty. Wszystko z Ibersulnares, jakaś gildia. Chyba jakąś wyprawę robią. Jakie levele mają? 61. Dobra, a tu setny.
A, paradoks. Nasza gilia polska. No. Najpierw sobie otworzymy skrytkę bankową, którą mam zawaloną. Wezmę to. Wezmę to. I teraz trzeba byłoby tutaj jeszcze ogarnąć temat. Co ja tu mam? Co ja tu mam? Na 41 level. Aktualny stopień 6, poziom wymagań 22 level. Wezmę zbroja kolcza na 47 level. Na razie nie potrzebuję różdżka. No, różdżki nie będę używał. Co to jest? To jest ubranie. Nie potrzebuję. A to można sprzedać. Co mi to tutaj tam to jest na sprzedaż w takim razie. A nie. Ja to są nagaloniki zabijaki na 58 level. Chciałbym to zmienić. Źle popatrzyłem. Tam jest aktualny, a tu jest ten. Tu jest aktualny, tu jest zbroja kolcza. Zbroja kolcza, ale jest ubraniem. No to. To można sprzedać. Nie wiem, czemu to tutaj trzymam. To można sprzedać. To jest, myślałem, że to kolcza, a to jest ubranie, tylko w nazwa z kolcza. Trochę to dziwnie brzmi. Przebiegłość hydry to jest ozdoba. Muszę dobrze patrzeć. Tutaj mamy aktualny jest ten. Karwasze jest to na 50. Patrzcie, to za jeden level będę mógł mieć lepszy ekwipunek. Jeden level. Dobra, ale to jeszcze nie teraz. Tu mamy na 65, 67. Różdżka kolejna. To sobie tutaj zostawię te różdżki. One się przydadzą kiedyś jeszcze mi. 25 level i 43. Nie, to są różdżki, które jednak nie pójdą na sprzedaż. W razie czego będę miał na inną postać. I co ja tu chciałem zrobić? Ja tu po prostu chciałem trochę miejsca zrobić. Ja te runy może też wezmę. Zanim ja tam coś ogarnę. Zamku, w sensie zamek, zanim ogarnę, to trochę czasu minie, więc. Ale tej tą zostawię, bo to się rzadko zdarza taka runa. Może się przydać. Tu mamy ten specjalny katalizator Hydon. Nie wiem, do czego on jest potrzebny, więc zostawiam, bo to też jest właśnie misja. Sok jest mi niepotrzebny. To bym mógł naprawdę wyrzucić, nic by się nie stało. Jest tylko takie dla zabawy. Kogoś zamrozić na 2 minuty. Wywalę. Chciałem po prostu zrobić trochę miejsca na te surowce. Żeby w plecaku nie leżały. Bo już następne tor chyba inne będę wytwarzał. Te runki na razie dam tutaj. W zasadzie to niepotrzebnie je tak przekładają, bo zaraz je sprzedam. Pakiet zbroi tutaj sobie też dam. Dobra, no to przełożyłem, co chciałem przełożyć. I przekładamy naszą klasę na strażnik. Druid. To jest to. Mamy strażnika na 18 levelu. I teraz najważniejsze, czy ja mam tutaj. W zasadzie to skrzydła bym musiał przenieść sobie. No i teraz mamy na drugim, czyli na pierwszym coś mamy? Mamy. Pierścień Rity. I tyle. Czyli uznajmy, że tutaj pod pierwszym będziemy mieli ubranie do strażnika trójka. A nie, tutaj coś mam. Kolcza, czyli trójka jest dla strażnika. Czyli mam jakiś ekwipunek tutaj dla strażnika też. Dobra, bierzemy, dajemy na plecy.
mamy strażnika, troszeczkę ogarniętego. A to oznacza, że będziemy szli gdzie? No właśnie. To sprzedać. To sprzedać. A nie można. Trudno się mówi. Tu mamy poziom 5 wymaga. Pakiet kolczej zbroi. Otworzę sobie. Z racji tego, że tu mamy otwór zbroi tego typu. Pakiet zbroi kolczych. Wymagane 13 miejsc w plecaku. O, jak ładnie. Ładnie poszło. I teraz zobaczmy, co my tu mamy. To jest, o kurczę, na 50 level. O nie. To teraz sobie popsułem. 41, 45, 50, 53, 48, 50, 48, 50, 41, 41, 44. Dobra, tego się nie spodziewałem, jak mam być szczery. O kurczę. I co ja teraz z tym mam zrobić? No sprzedać tego nie będę sprzedawał, bo to się może przydać. Okej, pomyślę nad tym. A na dzisiaj to tyle. I widzimy się już na stepach Sascylii. W sensie jeszcze tutaj następny odcinek zaczniemy. Będziemy się przenosić na stepy Sascylii. I polecimy z trzecią klasą robić misję. Żeby zakończyć już całkowicie tą najważniejszą część tutaj. I żeby został nam tylko wulkan na tym kontynencie do ogarnięcia. Czyli jeszcze dwie mapy przed nami. A ja się wam dzisiaj żegnam. Już życzę miłego wieczoru. I pamiętajcie, lajkujcie, komentujcie i udostępniajcie. Właśnie tak. Więc widzimy się już za tydzień w następnym odcinku z Rules of Magic. Chyba, że jeszcze jakieś inne filmy sobie po drodze pooglądacie, albo wrócicie do starych, bo też polecam, jeżeli nie widzieliście niektórych serii, a wydają się wam ciekawe, to zapraszam. Na razie, cześć.